Hej, witam serdecznie. Słuchajcie, dlaczego uważam, że gra jest losowością? Zaraz zobaczycie na tej bitwie, dlaczego tak uważam. Ponieważ grałem tutaj tygrysem Porsche, którego widzicie, i wyjechałem sobie tam za górkę, gdzie napotkałem 3 bądź 4 czołgi przeciwnika. Oczywiście tryb realistyczny. No i co się stało? Ruscy tak się zdenerwowali, że napisali mi suka nawet. To poruszałem ten temat na forum również, bo chciałem, żeby ktoś przetłumaczył, co oni mi tam dokładnie piszą. No i zobaczycie, jakie tutaj będą sceny się odbywały. No. Nie będzie możliwości raczej mnie zniszczenia. Było tutaj Su-100, T-44, które wjechało mi na bok, i jeszcze coś, ale to zobaczycie za chwilę. Powtórka mi się oczywiście odpaliła po, nie wiem, nastym razie, bo wczoraj próbowałem to zrobić, to cały czas było ładowanie. Dzisiaj jakoś mi się odpaliła. No cud, po prostu cud. No miejmy nadzieję, że nie zablokuje się ta powtórka, dlatego ja nie chcę jej tutaj przyspieszać, bo powtóreczki bardzo lubią się wieszać bez przyczyny, czy też na, jak to się mówi, na przyspieszeniu wyskakuje ładowanie i czołg się zatrzymuje i jedzie sobie w miejscu i koniec. Tam kolega napisał pod ostatnim filmem pod tytułem Tygrys VS T-34 i narzekanie, że ubił w Plutonie 9. Tak, są takie bitwy, oczywiście zdarza się to. W Plutonie jest oczywiście łatwiej grać, jednak no, na realistykach ciężko ogólnie to zrobić, bo no, ja jestem w 90% czy 85% bitew niszczony po prostu bombą z samolotu i no tak wyglądają moje bitwy, nawet nie zdążę dobrze wyjechać i koniec. Spójrzcie, to jest gracz, to T-44, no to jak widać to jest również gracz. Zobaczcie, strzela w wieżę z takiego bliska. No, nie dzieje się nic. Lufa działa uszkodzona. I teraz to jest właśnie ten Rusek. Odparował jak woda w garnku z ziemniakami. Zobaczcie. Następny. Mówię, w dolną płytę bił, nie uszkodził mi praktycznie nic. W wieżę też mi nie zrobił nic. A jak wiemy, T-44 potrafi uderzyć. Proszę bardzo, zbiornik paliwa. Zobaczcie, na jeden strzał. Jakby się udało odpalić inną bitwę, zobaczycie, że z Pantery nie mogłem zniszczyć T-44 za cholerę na strzał. Stefan, cicho. Oddałem do niego 7 chyba strzałów w wieżę, tam gdzie powinienem. No właśnie, jest ładowanie. No już jest po powtórce, niestety. Tam były jeszcze 2 kolejne czołgi, które zniszczyłem. No, byłem po prostu w tej bitwie niezniszczalny. Tam był IS bodajże, jedynka, jak dobrze pamiętam, i jakiś TEDek jeszcze. Nie zniszczyli mnie, przetrwałem bitwę, zniszczyłem chyba 6 czy 7. No, byłem, no nie do zniszczenia, no.
Także dlatego sądzę, że gra jest typowo losowa. Raz dostajemy gonga w jedno miejsce i schodzimy. Następnym razem dostajemy trzy gongi i coś tam nam uszkodzą, czy zabiją załoganta. Też to sprawdzałem. Tak więc, no, nie wiem, powinni to moim zdaniem naprawić jak najszybciej, bo to naprawdę odrzuca od gry. Skoro wiem, że czołg ciężki jest to czołg ciężki i mogę sobie pozwolić na to czy na tamto, wyjeżdżam nim, okazuje się, buf, czołg średni niszczy mnie na strzał. No to wybaczcie, ale no nie powinno mieć miejsca takie sytuacje. Dobra, dzięki i na razie postaram się odtworzyć tamtą powtórkę, gdzie nie mogłem zniszczyć T-44. No, słuchajcie, udało mi się odtworzyć powtórkę, no magia tej gry po prostu mnie psuje. Wczoraj nic, dzisiaj mi się odpalają powtórki. O tym, w którym pierwszym filmiku mówiłem, gdzie nie mogłem zniszczyć T-44. I zobaczycie właśnie to na tej bitwie. Jaka będzie wymiana ognia na bliską odległość ja kontra właśnie Magic radziecki T-44. No i nie wiem, może ktoś mi to wytłumaczy, może no nie umiem tego wyjaśnić, dlaczego to tak jest, że tak jak na pierwszej bitwie widzieliście, na strzał schodziły, a strzela się do T-44 w jego lewą stronę od armaty, tam najczęściej schodzą. No a tutaj nie stało się totalnie nic. Jakieś drobne uszkodzenia były. Co, normalnie ci działa ta powtórka? Tak. Właśnie nagrywam. Ja też dzisiaj patrzałem na jedną powtórkę z samolotu. To ten samolot mi w ogóle kajędziej strzelał niż ten, niż strzelałem. No, tak jak słyszycie. Zróbmy sobie widok tam, gdzie celowałem. Nie wiem, czy tutaj wyjedzie ten gość. Już nie pamiętam. Tutaj za górką on był przede mną. Tutaj się wysuwałem i z nim się strzelałem. Dobrze. Sorry, że słychać mój oddech, ale no niestety tak mi się ciężko oddycha, że makabra. O, i tu jest chyba to T-44, jak dobrze pamiętam. Tak, zobaczcie. Piguła w to miejsce, gdzie powinien dostać. Nic. Drugi raz, niezniszczony. Dostał dwie pestki, tam gdzie powinien dostać i nic. Trzecia pestka, nic. Czwarta pestka, nic. Bot mnie zablokował. I teraz piąta pestka, nic. Słuchajcie, szósta pestka, niezniszczony. Gdybym był początkowym graczem, to na pewno bym się zniechęcił. O, i tutaj już mi, zobaczcie, uwalił pół załogi, plus zamek działa. I właśnie tak jak widać, dwoma strzałami czy trzema mnie zniszczył, ja do niego sześć razy. Nic się nie stało. I powiedzcie mi, że nie jest to losowość. Dzięki bardzo, na razie.